Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu ruszył budżet obywatelski Mazowsza. Oddział dermatologii dziecięcej przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie już otwarty. Nowoczesne karetki trafiły do Radomia i Płocka. Już po raz piąty wystartował budżet obywatelski Mazowsza. Projekty można zgłaszać do 21 stycznia, a do rozdysponowania rekordowa pula środków. To, co wyróżnia tę edycję budżetu obywatelskiego, to kwota 30 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach budżetu. Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. Intencją jest zachęcenie mieszkańców, inicjatorów. W tej edycji myślę, że warto tym bardziej skorzystać, bo te kwoty są większe. I można zrobić naprawdę bardzo fajne działanie w aspekcie kultury, w aspekcie społecznym, w aspekcie zdrowotnym, bezpieczeństwa. Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza są realizowane już od 5 lat. Cieszą się coraz większą popularnością. Mając świadomość też, że wszystko podrożało, mamy inflację, w związku z tym zwiększamy pulę środków do 30 milionów złotych. Mamy w tym roku, jak zresztą i w poprzednich latach, właściwie dwie możliwości składania wniosków. Projekty inwestycyjne mamy pulę 1 200 000, a pulę nieinwestycyjne 240 tysięcy. Znaczy to jest taki górny limit projektów. Zgłaszane w ramach BOM projekty mogą dotyczyć różnych obszarów, od ochrony zdrowia, edukacji i kultury, przez projekty zielone po inwestycje. Projekty powinny być również odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i wspierać rozwój województwa mazowieckiego. W ramach właśnie tego projektu pozyskaliśmy piec, ale także jeszcze szersze oprzyrządowanie, bo taka była idea. Zaplanowano także realizację warsztatów, dzięki którym powstają wytwory z gliny. Projekty w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza możemy w prosty i wygodny sposób złożyć przez formularz na stronie bom.mazowia.pl lub w formie papierowej, pocztą albo osobiście w siedzibie urzędu i jego delegaturach. Wiecie, co warto zmienić w Waszej okolicy? Czekamy na Wasze pomysły do 21 stycznia. Jedyny dziecięcy oddział dermatologiczny na Mazowszu w nowej odsłonie. Inwestycje w całości sfinansował Sejmik Mazowsza. Oddział dermatologii został przeniesiony w 2018 roku z Międzyleskiego Szpitala do Szpitala Dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie. To jedyny tego typu oddział w województwie mazowieckim. Hospitalizuje dzieci nie tylko z Warszawy i województwa mazowieckiego, ale całej Polski. Tutaj rocznie przebywa 500 małych pacjentów. Jest to jedyne na Mazowszu takie miejsce, gdzie mali pacjenci, młodzi pacjenci mogą być leczeni, ale w takich naprawdę fenomenalnych warunkach, bo jest tu miejsce zarówno dla pacjentów, jak i dla opiekunów. Mamy sale trzyłóżkowe, dwułóżkowe, jednołóżkowe, izolatki oraz sale dla najmniejszych dzieci, czyli niemowląt. Pomoc jest ogromnie potrzebna, dlatego że leczymy pełne spektrum chorób dermatologicznych od wieku najmłodszego dziecięcego po choroby już młodzieżowe i do wieku dorosłego. Diagnozuje się tu i leczy wszystkie choroby dermatologiczne zgodnie z najnowszymi światowymi i krajowymi wytycznymi. Oddział nie tylko leczy, ale także kształci kolejne pokolenia dermatologów dziecięcych. Możemy przeprowadzać diagnostykę na światowym poziomie oraz leczyć dzieci z najnowszymi wytycznymi. Jest to bardzo istotne, że po pierwsze jest to nowy oddział, po drugie, że jest to oddział 15-łóżkowy. Po drugie, jest to oddział, gdzie są komfortowe warunki dla dzieci, jak i dla ich rodziców. Takim największym problemem chyba w tej chwili to jest na pewno atopowe zapalenie skóry, to jest namnołuszczyca, to są wszelkiego rodzaju różne choroby wirusowe. W obliczu wzrostu zachorowań u dzieci na choroby dermatologiczne, takie jak na przykład atopowe zapalenie skóry, taka nowoczesna, komfortowa placówka z wykwalifikowanym personelem jest niezwykle potrzebna. Sejmik województwa dofinansował inwestycję kwotą 14 milionów złotych. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego oraz Pogotowie Ratunkowe w Płocku otrzymały nowoczesne karetki. Zakup ambulansów był możliwy dzięki realizowanemu przez samorząd województwa projektowi unijnemu o wartości 580 milionów złotych, polegającemu na wspieraniu mazowieckich szpitali w walce z pandemią koronawirusa. Unowocześniamy tabor, kupujemy karetki, wykorzystaliśmy też prawie 600 milionów złotych z funduszy europejskich, kupiliśmy ponad 170 karetek, duża część z nich to są w pełni wyposażone
w urządzenia ratujące życie. To dla nas wszystkich jako mieszkańców Mazowsza jest na pewno takie bezpieczeństwo pod względem tego, że ta karetka, jeżeli będzie nowa, jeżeli będzie dobrze wyposażona, to ma ogromne szanse uratować nasze życie i zdrowie. Do płockiego pogotowia trafiły 3 nowoczesne ambulanse. To są już najbardziej nowoczesne karetki. Jedna będzie stacjonować w Płocku, karetka S będzie stacjonowała w Sierpcu, następnie druga karetka podstawowa będzie stacjonowała w Wyszogrodzie. W wyposażeniu standardowym jest defibrylator, na który tutaj mamy miejsce. Będzie się znajdować pompa infuzyjna do podawania leków, będzie się znajdował respirator i cały dodatkowy sprzęt, czyli wszystkie leki, opatrunki, zestawy porodowe, zestawy oparzeniowe, zestawy pediatryczne. 2 nowoczesne karetki o wartości ponad 1 300 000 zł trafiły również do radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. To są karetki specjalistyczne, to są karetki, które muszą mieć odpowiednie zarówno nosze, krzesełko kardiologiczne, life packa, różnego rodzaju systemy podtrzymywania życia. W 2022 roku tylko stołeczne ambulanse przejechały prawie 4 miliony kilometrów. To wymaga coraz częstszej wymiany pojazdów. Odnowa taboru jest bardzo znacząca, ponieważ nasze karetki każdego dnia tylko w Radomiu wyjeżdżają ponad 100 razy, w regionie radomskim kolejne 100, więc to jest ponad 200 razy, kiedy nasze zespoły wyruszają karetkami, żeby udzielać pomocy. Samorząd województwa mazowieckiego w ramach unijnego programu covidowego zakupił do tej pory w sumie aż 161 ambulansów. W ramach projektu do mazowieckich placówek medycznych trafił także specjalistyczny sprzęt medyczny. Aż 782 inwestycje udało się zrealizować w regionie radomskim dzięki wsparciu województwa mazowieckiego. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 324 miliony złotych. Programy wsparcia prowadzone przez Samorząd Mazowsza są realną odpowiedzią na potrzeby lokalnych społeczności. Gminy i powiaty z regionu radomskiego chętnie sięgają po dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Mamy sukces, olbrzymi sukces, bo przypomnę tylko, że w zeszłym roku 580 zrealizowanych inwestycji w ramach instrumentów wsparcia województwa mazowieckiego, a już w tym roku mamy prawie 800. Wartość w 2022 to 160 milionów, a teraz 330. Zależy nam na tym, żeby rzeczywiście te ponad 300 milionów, które trafiło do subregionu radomskiego w tym roku, w następnym rzeczywiście procentowo znacznie wzrosło. Inwestycje w placówkach zdrowia z regionu radomskiego pochłonęły w tym roku ponad 59 milionów 300 tysięcy złotych. Najwięcej, bo aż ponad 42 miliony złotych, w tym roku Sejmik Województwa przeznaczył na budowę SOR-u w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Na pomoc finansową mogły liczyć również placówki kultury. Ponad 12,5 miliona złotych przeznaczono na inwestycje w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Muzeum Wsi Radomskiej czy w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Dzisiaj już może się pochwalić, że ma zabezpieczone zbiory od góry, czyli piękny miedziany blach, blaszany dach, ale oprócz tego to inwestycje w nieruchomości. Pójdą remonty również kamienic Rynek 16 Irwańska 1 i rynek zmienimy diametralnie. Zabytki dla Mazowsza to jest też ogromne wsparcie, które polega na dofinansowaniu renowacji najpiękniejszych, najcenniejszych zabytków Radomia i subregionu radomskiego. W tym roku 24 beneficjentów otrzymało 1,5 miliona złotych. Władze regionu zainwestowały również w budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych, rozbudowę budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych przy ulicy Lipskiej w Radomiu, czy remont sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli. Na pomoc mogły liczyć również koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne czy projekty sołeckie. W naszym regionie, jak co roku, można poczuć klimat świąt. Grudzień to okazja do wzięcia udziału w wielu wydarzeniach związanych z Bożym Narodzeniem, których na Mazowszu nie brakuje. W całym województwie odbywały się jarmarki, spektakle, warsztaty czy wystawy. Można też podziwiać szopki i świąteczne iluminacje. W grudniu na całym Mazowszu odbywały się bożonarodzeniowe jarmarki. My odwiedziliśmy ten w Sulejówku. U mnie święta przebiegają pod takim hasłem wspólne, rodzinne świętowanie różnych tych ważnych uroczystości i tych rocznic. Atmosfera jest bardzo taka ciepła, rodzinna, zapach potraw wigilijnych.
wszystko tradycyjnie. Ten stół świąteczny, wigilijny to przede wszystkim najbliższa rodzina i oczywiście bardzo, bardzo tradycyjne potrawy. Tutaj nie ma żadnych pomysłów na nowoczesność. Czuć klimat, pogoda może nie zimowa, ale atmosfera świąteczna. Ja generalnie biorąc święta bardzo zawsze od dzieciństwa lubiłem. Jak byłem dzieckiem, to się kojarzyło mi zawsze z prezentami, na które wyczekiwałem. Zawsze kojarzyło mi się taką świąteczną atmosferą, zapachem kompotu z suszu, który bardzo lubię, kutią, to z tym się kojarzą święta. W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od wielu lat można podziwiać wystawę Boże Narodzenie na Mazowszu. Wystrój w dworach, jak i wiejskich chałupach sprawia, że możemy zobaczyć, jak niegdyś przygotowywano się do tych szczególnych świąt. Piękne to, że mamy instytucje kultury, które nawiązują wprost do obchodów tych świąt, do różnego rodzaju elementów i kulinarnych, i kulturowych. No i bardzo się cieszę, że to muzeum tak trwale działa na rzecz naszej kultury mazowieckiej. W każdym wnętrzu chałupy zaprezentowano nie tylko zagadnienia związane z adwentem czy przygotowaniem do świąt, ale również tradycyjne świąteczne ozdoby oraz charakterystyczne dla Mazowsza grupy kolędnicze. Pokazujemy Wigilię Bożego Narodzenia, jak wyglądała u biednych chłopów, u średniozamożnych, po dworskie. To samo ze świętami, jak to wyglądało. Ta wystawa właściwie w 12 obiektach jest co roku zmieniana. Wystawę w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu można podziwiać do końca lutego. Natomiast do 28 stycznia w Muzeum Wsi Radomskiej możemy zobaczyć drewnianą, barwną i w ludowym stylu radomską szopkę. Jestem bardzo zachwycona, że doczekaliśmy tego momentu, że panowie rzeźbiarze zgodzili się i przyjęli nasze zaproszenie do stworzenia tej przepięknej szopki radomskiej, a myślę, że mieszkańcom Radomia i wszystkim osobom, które będą odwiedzały nas, ta szopka się bardzo spodoba. Święta na Mazowszu co roku wyglądają pięknie, również dzięki świątecznym iluminacjom czy wystrojom przygotowanym przez mazowieckie miasta i miasteczka. A na koniec, pozostając w świątecznym klimacie, chcielibyśmy Państwu złożyć życzenia. Drodzy Mazowszanie, z okazji tych pięknych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia składam Wam najlepsze życzenia szczęścia, miłości, ciepła rodzinnego, to żebyśmy przy wspólnym stole znowu się razem odnaleźli. No i ponieważ nadchodzi nowy rok, 2024, życzę, żeby on był udany dla nas wszystkich. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Święta Bożego Narodzenia to magiczne święta, przepełnione ciepłem, dobrem i miłością. Te święta kojarzą nam się z białym opłatkiem, symbolem dzielenia się dobrem. Życzę Państwu, abyście zawsze mieli obok siebie dobrych ludzi, takich, na których można polegać. Życzę Państwu, aby te święta dały siłę do dalszego działania, aby te chwile spędzone z najbliższymi były najpiękniejsze i szczęśliwe. Wszystkiego najlepszego. Przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia spokojnych, radosnych świąt spędzonych w gronie rodzinnym. Niech ten czas będzie dla Państwa czasem wypoczynku, a na nadchodzący nowy rok życzę Państwu spełnienia wszystkich planów i wszystkich marzeń. Wszystkiego dobrego. Kochani, niech magia wigilijnego wieczoru będzie z Państwem na cały kolejny rok. Niech ten wigilijny stół zjednoczy wszystkie rodziny. Bądźcie dla siebie wsparciem i radością, a nowy rok niech przyniesie Państwu samo dobro, radość i zdrowie. Życzę Państwu, aby przy wigilijnym stole mogli Państwo usiąść z rodziną, czy ze swoimi znajomymi lub przyjaciółmi i po prostu odpocząć, żeby był to wieczór spokojny, dobry, żebyście Państwo otrzymali wiele prezentów, a także, ponieważ zbliża się nowy rok, życzę Państwu wszystkiego cudownie radosnego w nowym 2024 roku. Wszystkiego dobrego. Ja również życzę Państwu, żeby te święta były wyjątkowe. Do zobaczenia za tydzień.